Dzień dobry, nasi kochani widzowie. Cześć! Dzisiaj mamy dla was smaczny temat. Czemu smaczny, Lupo? No, przecież będziemy mówić o kozach. Ty co, zapomniałeś? Przecież ty jesteś wegetarianinem. No przecież żartuję. Kornel Makuszyński. 120 przygód koziołka Matołka. Wszystkie mądre polskie kozy, by je zliczyć, nie mam siły. Na naradę się zebrały i rzecz taką uchwaliły. W sławnym mieście pacanowie, tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. Przeto koza albo kozioł. Jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do pacanowa. A gdy wróci ten wędrowiec, już podkuty, ale zdrowy, wszystkie kozy się dowiedzą, czy to dobrze mieć podkowy. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną bródkę, a włano nań Matołek. Czule żegnał go ród kozi mama i sędziwy tata. A Matołek wziął tobołek i wędruje na kraj świata. Kiedy znalazł się na drodze, po raz pierwszy na wolności skoczył w górę nasz koziołek, aby rozprostować kości. Nagle ujrzał dwa zające, więc zapytał: proszę panów, może mi panowie wskażą drogę, gdzie to miasto jest pacanów? Rzekł mu jeden: idź przed siebie, trochę w prawo, trochę w lewo, przepłyń morze, przeskocz góry, aż napotkasz uschłe drzewo. Nagle przerwał i zakrzyknął: niech ratuje się kto zając! A koziołek smyk na drzewo, przed psem strasznym uciekając. Słaś natychmiast z mego brzucha! Woła drzewo w wielkim gniewie. Nie masz prawa, śmieszna kozo, po szanownym łazić drzewie! Zawołało wiatr na pomoc i zatrzęsło się z łopotem, tak że spadło trochę liści, a koziołek zaraz potem. Ajajajajajajaj! Wrzasnął, choć pod drzewem. Złego już nie było zwierza, lecz tymczasem już przydreptał, a koziołek spadł na jeża. Beknął głośno 7 razy. Be, be, be. No nie trzeba bekać. No dobra. Beknął głośno 7 razy. Skoczył jakby opętany, a siąść nie mógł, bo w tym miejscu miał bolesne bardzo rany. Jeż igiełka rzekł mu na to: czemu krzyczysz? To się zdarza. Czyś ty jabłko, by spaść z drzewa? Teraz biegnij do lekarza. Niedźwiedź zawsze jest lekarzem. Z pokolenia w pokolenie zbadał rany, potem mruknął: dam ci coś na przeczyszczenie. Nigdy! Krzyknął nań koziołek. Wolę już najsroższe bóle. Na stół skoczył, stłukł kałamarz i przez okno smyk na pole. Właśnie pasły się cielęta na zielonym brzegu Wisły. Z wielkim się rozbiegły krzyki: kozioł wariat stracił zmysły! On zaś poszedł poprzez pola. W krąg kraina bardzo pusta, nagle, gdy był bardzo głodny, szepnął cicho: kapusta! Głowy stały tak w szeregu, jakby żołnierz za żołnierzem. Nasz koziołek zaczął ucztę, wtem ktoś chwyta go za kołnierz.
Puść mi, bratku. Capie młody. Wołał stróż, co wyszedł z cienia. Nie oglądaj się, idź prosto. Do więzienia, do więzienia. Przyszedł sędzia i rozkazał, by zakuli go w kajdany. I w komórce bardzo ciemnej kazał przykuć go do ściany. Nie martw się, wilku, nie martw się, lupo. I wy, widzowie, też się nie martwcie. Co było dalej, jakie były dalej przygody Koziołka Matołka? Poczytajcie. Na dole w opisie macie link do pełnego tekstu.